Witajcie, kochani, znani, nieznani. Bardzo się cieszę, że w niedzielę mogę gościć w Państwa domach. Dziękuję za to, że poświęciliście Państwo więcej czasu na chociażby obejrzenie mojej energetyki. Aczkolwiek, proszę Państwa, zauważyłam, że te energetyki niedzielne mają mniejszą oglądalność. Ja się tak zastanawiałam, dlaczego, ale myślę, że dlatego, że w niedzielę możecie sobie Państwo pozwolić na nierobienie niczego. W niedzielę nie jesteście chociażby nacenzurowanym w sprawach zawodowych, szczególnie wtedy, kiedy pracujecie u kogoś i po prostu możecie sobie pozwolić na niewysłuchanie wskazówek, ale jestem za tym, żeby moich dobrych wskazówek, nieraz trudnych, ale zawsze dobrych, bo uczę tego, żeby w życiu zauważać same dobre rzeczy, należałoby słuchać. A czy dzisiejszy dzień będzie bardzo dobry? Będzie dobry, na pewno będzie dobry, dlatego że z całości jest szóstka. Czyli czy sprzyja błogiemu lenistwu? Sprzyja. Czy sprzyja przytulaniu? Sprzyja. Czy sprzyja pojechaniu na rosół i schabowego, jeżeli ktoś je mięso, albo potrawkę z tofu, jeżeli nie je tego mięsa, do rodziny? Sprzyja. Czyli jest to bardzo fajny dzień, który powinniśmy spędzić z przyjaciółmi. Co prawda od godziny 12 do godziny 18 możemy tam gdzieś być poddenerwowani sprawami zawodowymi. Coś nam może się przypomnieć, że mamy do zrobienia albo czegoś nie zrobiliśmy i po prostu to może troszkę zaburzyć nasz spokój, ale generalnie tak czy inaczej bardzo dobry okres do właśnie takiego wypoczynku, zajęcia się przyjemnymi rzeczami. Przyjemnymi rzeczami pójście na spacer, przyjemnymi rzeczami pójście, nie wiem, do kina, teatru, czy chociażby razem wtuleni w siebie obejrzenia jakiegoś filmu. Co prawda będziemy troszeczkę przewrażliwieni na swoim punkcie. Powinniśmy przez piątkę z dnia troszeczkę cedzić słowa, żeby nawet w tej euforii swojej w jakiś sposób nie rzucić, nie powiedzieć jakiegoś słowa, które by zraniło drugą osobę, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. I wyciągnę afirmację na dzień dzisiejszy, czyli tasuję karty i pytam się kart, z jaką kartą powinniśmy popracować. I proszę Państwa, karta siódemka pucharów. Siódemka pucharów jest w ogóle bardzo ciekawą kartą. Dlaczego bardzo ciekawą? Ja przy tej karcie, proszę Państwa, zawsze mówię, uważaj na iluzje. Uważaj na różnego rodzaju iluzje. Czyli zanim coś powiesz, zanim będziesz chciała kogoś skrytykować, to upewnij się, czy rzeczywiście dobrze zrozumiałaś to, co było powiedziane, czy zbytnio nie wzięłaś tego do siebie. Czyli pierwsza rzecz. Również dzisiaj na przykład uważajmy na nowo poznane osoby, szczególnie samotne kobiety czy samotni mężczyźni powinni uważać na poznawanie nowych osób. Czy za bardzo, ze względu na to, że jesteśmy spragnieni przy szóstce tej miłości, bliskości z drugim człowiekiem, czy trochę nie naginamy rzeczywistości, czy w zbyt dużym świetle nie widzimy tej nowo poznanej, w zbyt dobrym, o tak powinnam powiedzieć, świetle nie widzimy tej nowo poznanej osoby. Więc na to, proszę Państwa, uważajmy zdecydowanie. Siódemka pucharów to też w negatywie jest kartą kłamstwa, czyli uważajmy, żeby ktoś nas nie oszukał. Uważajmy na różnego rodzaju zguby. I na skórę. I przy dzisiejszych wibracjach również, żeby coś na przykład nas nie uczuliło. I kochani, zobaczę, jaka afirmacja jeszcze na dzień dzisiejszy. Bardzo ładna. Jestem stworzona na obraz i podobieństwo kochającego Ojca. Czyli generalnie mogę wszystko. I niech tak się zadzieje. Do zobaczenia jutro.